Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, każde spotkanie z Bogiem jest uzdrawiające, jest uwalniające. Pamiętajmy, że kiedy zbliżamy się do Boga, zbliżamy się do źródła wszelkich łask, jakie tylko potrzebujemy. To tak samo, jakbyśmy zbliżali się do światła. Im bliżej światła, tym dalej od ciemności. Im bliżej jesteśmy światła, tym bardziej jesteśmy w świetle. Kiedy wejdziemy w przestrzeń, gdzie jest światło, ciemność nas nie dotyka. Ona jest na zewnątrz. Gdybyśmy na przykład wyszli teraz na zewnątrz, to weszlibyśmy w ciemność, która opanowała ziemię, bo zaszło słońce. Ale kiedy byśmy powrócili do tego miejsca, wyszlibyśmy z ciemności i weszli w światło. Tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie jest Boża obecność, tam jest źródło tego wszystkiego, czego potrzebujemy. W Księdze Psalmów czytamy, że przez 40 lat, kiedy Izraelici wędrowali z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, nie chorowali, nie doświadczyli żadnej choroby, choć karmili się tylko manną. Bóg był z nimi, apostołowie nie chorowali, Jezus był z nimi. I z nami też jest Pan. Każda Eucharystia zaczyna się od tego właśnie pozdrowienia: Pan z wami, Pan jest z tobą. I kończy się tymi samymi słowami: Pan jest z tobą. I w czasie Eucharystii jeszcze pojawiają się dwukrotnie te słowa: Pan z tobą, Pan z wami. Czyli aż czterokrotnie je słyszymy. I warto sobie uświadomić, że skoro Pan jest ze mną, to mam wszystko, co jest mi potrzebne do tego, by być zdrowym. To tak, jakbyśmy mieli za przyjaciela najlepszego lekarza, bylibyśmy zdrowi. A nawet gdyby przydarzyła się nam jakaś infekcja, lekarz od razu by nam przyszedł z pomocą, bo zna się na tym i wiedziałby, jak przyjść nam z pomocą. Tak samo obecność Boga, ona jest uzdrawiająca i uwalniająca. I warto sobie uświadomić, że to, co uczynił Jezus na drzewie krzyża, jest wystarczające, abyśmy powrócili do zdrowia. To jest doskonała ofiara. Problem jest z naszym przyjmowaniem Jego łaski. Tak jak mówiliśmy, od nas zależy, na ile przyjmujemy. Ale jeśli uświadomimy sobie, że uzdrowienie już jest nasze, że uwolnienie już jest nasze, możemy je przyjąć. I chciałbym wam podać teraz parę takich przykładów, które właśnie to ilustrują. Osoba chora na raka, wierząca osoba, mężczyzna, zachorował na raka, który zaczął mu rosnąć na lewej piersi guz. Najpierw był taki malutki, później się powiększał i stawał się coraz większy. To była osoba wierząca, nie chciała się poddać chemioterapii. Wierzyła, że Bóg ją uzdrowi, bo prosiła Boga o uzdrowienie. Modliła się o uzdrowienie i była pewna, że Jezus go uzdrowi, ale uzdrowienia nie było. Choroba postępowała do tego stopnia, że ten człowiek
już nie mógł sam spożywać pokarmu. Rak wyssał z niego wszystkie siły, nawet nie mógł utrzymać swojej głowy przy jedzeniu. Żona, karmiąc go, musiała podtrzymywać mu głowę, bo nie był już w stanie jej utrzymać. I pewnego razu ciągle się modlił o uzdrowienie, wierząc, że będzie uzdrowiony. I pewnego razu słuchał konferencji na temat uzdrowienia i uderzyły go słowa z pierwszego listu świętego Piotra 2:24. A ranami jego zostaliście uzdrowieni. I on mówi, te słowa były dla mnie jak uderzeniem, tak jakbym dostał czymś po głowie. Nagle sobie uświadomiłem, że jestem uzdrowiony, a ja myślałem, że jestem chory. Dlatego prosiłem o uzdrowienie. A tu nagle słyszę, że jestem uzdrowiony, że moje uzdrowienie już się dokonało, Pan już mnie wysłuchał. Więc zamiast dziękować Panu Bogu, ja Go wciąż prosiłem. I mówi, zmieniłem moją modlitwę. Powiedziałem, Ojcze, dziękuję Ci, że zostałem uzdrowiony ranami Jezusa. I od tego dnia dziękowałem za moje uzdrowienie. Wielbiłem Boga za moje uzdrowienie. I po pewnym czasie okazało się, że zaczęły wracać mu siły. I ten guz, ten rak zaczął się zmniejszać i całkowicie zniknął. I kiedy dawał świadectwo, mówił, że właśnie te słowa były jakby on odkrył niezwykły lek na swoje schorzenie, właśnie wdzięczność. Kiedy zaczął dziękować, zaczął wracać do zdrowia. Nie wracał do zdrowia, kiedy prosił, tylko kiedy dziękował. W Księdze Mądrości czytamy takie słowa, w dziękowaniu Panu Bogu powinniśmy wyprzedzać słońce, bo nadzieja niewdzięcznika jak lód rozpłynie się po wschodzie słońca. Czyli ten, kto jest niewdzięczny, nie tylko nie otrzyma tego, o co prosi, ale straci również to, co ma. Wdzięczność jest ogromnie ważna. I Słowo Boże nam uświadamia, że coś się już dokonało. My już coś otrzymaliśmy. Powinniśmy dziękować Bogu za to, co On uczynił przez Jezusa Chrystusa. Inne świadectwo. Osoba od 40 lat borykająca się z masturbacją, z pornografią, mówi, przez wiele lat pościłam, modliłam się o uwolnienie, jeździłam na rekolekcje, próbowałam różnych metod, aby wyrwać się z nałogu pornografii, masturbacji i nie byłam w stanie. Ciągle upadałam i w końcu stwierdziłam, widocznie to jest mój krzyż, który muszę dźwigać do śmierci. Myślałam, że to jest ten krzyż, który Bóg na mnie włożył. Pogodziłam się, że już taka jestem. Oczywiście nie chciałam grzeszyć, ale upadałam. I pewnego razu usłyszałam, że gdzie Duch Pański, tam wolność. Że ku wolności wyspowodził nas Chrystus. Że On nas już uwolnił. I te słowa tak bardzo mocno utkwiły w moim sercu, że zaczęłam się zastanawiać. Ku wolności wyspowodził mnie Chrystus. Gdzie Duch Pański, tam wolność. A ja mam Ducha Bożego. Jestem ochrzczona, bierzmowana. Mam Ducha Świętego. A zatem jestem wolna. I mówi tak, kiedy się nad tym zastanawiałam, jestem wolna. I w pewnym momencie wyskoczyłam, bo siedziała, skoczyła i mówi, Boże, dziękuję Ci, że jestem wolna. I powiedziałam do ducha, który mnie związał przez pornografię, masturbację, jestem wolna, już nie podlegam Twojej niewoli. Nie masz nade mną władzy. Jezus mnie uwolnił. Jezu, dziękuję Ci, że jestem wolna. I mówi, powiedziałem do tego ducha, idź precz i nie wracaj więcej. Nie chcę Cię widzieć i zabierz ten nałóg, on nie należy do mnie, bo jestem wolna. Od tego momentu, mówi, nie upadłam. Skończyły się wszystkie pokusy. Nie popełniłam ani razu tego grzechu. Jestem wolna. Uświadomiła sobie, że Jezus ją uwolnił. I zaczęła dziękować. Przyjęła to, co Jezus uczynił. W jednym momencie, mówi, to, co się nie udało przez 40 lat, w jednym momencie, jak ręko odjął, znikło. Inna osoba
zapadła na dość poważną chorobę, która przykuła ją do łóżka. Już nie mogła chodzić, więc jedzenie przynoszono jej do domu. Lekarze rozkładali ręce i nie wiedzieli, jak tej osobie pomóc. I ona również właśnie uwierzyła w to, że jest uzdrowiona ranami Jezusa. Nie patrzyła na swoje ciało i na to, co ona czuje, ale na to, co mówi słowo: jestem uzdrowiona. I mówi tak: zdrowa osoba nie leży w łóżku. Więc spróbowała wstać. Kosztowało jej troszkę wysiłku. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, tam sypialnie są na górze, na dole jest salon, kuchnia. Więc mówi tak: zdrowa osoba sama schodzi na śniadanie i sama sobie przygotowuje. Więc zapowiedziała, oczywiście dzień wcześniej: proszę, nie przynosić mi śniadania, ja sama zejdę. Półtorej godziny zajęło jej, zanim zeszła po schodach do kuchni. Później tyle samo, aby powrócić na górę. Następnego dnia zrobiła dokładnie to samo. Zajęło już jej pół godziny. Zdrowa osoba wyprowadza psa, bo mieli psa też w domu. Kiedy inni domownicy byli w pracy, ona wychodziła z tym psem na zewnątrz, ledwo stojąc, trzymając się czegoś tam, jakiegoś drzewa. I ludzie, którzy przechodzili obok, widzieli, że no coś z nią jest nie tak, że jest chora, że może potrzebuje pomocy, więc podchodzili, pytając się, czy może panie potrzebuje pomocy, czy coś się złego dzieje. On mówi: nie, ze mną jest wszystko w porządku, jestem zdrową osobą. Wyobraźcie sobie reakcję niektórych ludzi, którzy widzieli, że raczej nie jest zdrową osobą, że jest chorą. Ale ona mówi: jestem uzdrowiona. I nie opierała się na swoim doświadczeniu, ale na słowie. Mówię słowo, mówię, że jestem uzdrowiona, to bardziej wierzę Bożemu Słowu niż sobie. I z dnia na dzień czuła się coraz lepiej. Zajęło jej to kilkanaście dni, ale całkowicie została uzdrowiona. Choroba się cofnęła, co dla lekarzy nie było zrozumiałe, było niezrozumiałe. Nie umieli powiedzieć, jak to możliwe. Została całkowicie uzdrowiona. Uwierzyła Bożemu Słowu. My, kiedy przychodzimy na Eucharystię, powinniśmy całkowicie zaufać temu, co uczynił Jezus. Duch Święty, On każe nam patrzeć na to, co czyni Jezus. Zobacz, co czyni dla Ciebie Jezus. On bierze na siebie Twoje słabości, Twoje boleści, Twoje choroby. On umiera za Ciebie. On płaci za Twoje uzdrowienie, za Twoje uwolnienie, taką samą cenę, jaką płaci za Twoje zbawienie. Zaufaj temu, co On zrobił dla Ciebie. I my, kiedy jesteśmy na Eucharystii, powinniśmy sobie uświadomić, że to się dzieje naprawdę na naszych oczach. Może inny jeszcze przykład, być może już Wam o tym mówiłem. Pewien człowiek chory na raka został wypisany ze szpitala. Lekarze poradzili żonie, żeby zabrała męża do domu, by umarł w domu. I w nocy ta kobieta słyszy, że ktoś chodzi po domu. Mąż był leżący. Nikt oprócz, kogoś oprócz męża nie było w domu. Byli sami, więc jest niemożliwe, że to był mąż, bo on leżał. Więc była troszkę przerażona, jak wstała, żeby sprawdzić, bo myślała, że może jakiś złodziej się włamał. Ku swemu zdziwieniu zobaczyła męża i pyta się, co się stało. On mówi: słuchaj, miałem dziwny sen. Śnił mi się Jezus, który wisi na krzyżu. Ja to widziałem, On wisiał na krzyżu. I w pewnym momencie wiem, że to są ostatnie chwile, że za chwilę Jezus skona. Odwraca swoją głowę ku mnie i mówi: oddaj mi swojego raka. Ja w tym śnie słyszę, jak zwracam się do Niego: Jezu, oddaję Ci mojego raka. I widzę, jak z mojego ciała wychodzi taka szarawa, bezkształtna, jakaś masa i wchodzi w ciało Jezusa. I w tym momencie Jezus umiera. I się przebudziłem. A kiedy się przebudziłem, uświadomiłem sobie, że dobrze się czuję. Spróbowałem wstać i tak jak mnie widzisz, chodzę. Później okazało się, że rzeczywiście po raku nie było śladu. Został uzdrowiony, oddał swoją chorobę, oddał Jezusowi. On wziął na siebie nasze słabości, nasze boleści, dźwigał nasze choroby, moją i Twoją. Jeśli Jezus dźwigał
Twoją i moją chorobę, Twój i mój nauk. Jeśli dźwigał to zło, które gdzieś nas dotyka, to znaczy, że my już nie musimy dźwigać. Kiedyś pewna matka podeszła do mnie i mówi: proszę Ojca, proszę Boga, żeby chorobę dziecka przerzucił na mnie. Nie mogę patrzeć na cierpienie mojego dziecka. Chciałabym mu pomóc, ale nie potrafię. Lekarze nie potrafią mu pomóc. Więc proszę, Boże, chcę zamienić się miejscami z moim synem. Na mnie przerzuć tę chorobę. Ja sobie jakoś poradzę. Ja już swoje przeżyłam. Ale mój syn, moje dziecko, dopiero zaczyna życie. I Bóg nie chce jej wysłuchać. I mówi: dlaczego Bóg nie chce mnie wysłuchać? I wtedy przyszła mi taka myśl: On już Cię wysłuchał. Chorobę Twojego dziecka przerzucił na swojego syna. To Jezus wziął jego chorobę. Ty już nie musisz dźwigać jego choroby. To Jezus umarł za niego. I myślę, że tutaj musimy Bogu, naszemu Ojcu, naprawdę zaufać, że tak jest, że to się dokonało, że Słowo Boże mówi nam prawdę. Nie mówi nam tylko po to, żeby nas pocieszyć, ale oznajmia nam coś, co się już wydarzyło. I prorok Izajasz mówi to w czasie przeszłym. On wziął, on dźwigał, ranami jego zostaliście uzdrowieni. Czas przeszły. I tak samo święty Mateusz, widząc uzdrowienia, jakie dokonuje Jezus, to jest 8 rozdział Ewangelii, mówi: spełniło się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze boleści, dźwigał nasze choroby. I święty Piotr we wspomnianym liście, pierwszy list, rozdział 2, werset 24, też pisze: ranami jego zostaliście uzdrowieni. Można różnie komentować te fragmenty. Można mówić, że odnosi się to tylko do duszy, że tu chodzi o naszą duszę, że zostali ranami, zostaliśmy uzdrowieni duchowo, na duszę. Można i tak do tego podejść, ale ludzie, którzy odbierają to też do swojego ciała, wracają do zdrowia. Jeśli ktoś wierzy temu słowu, zdrowieje. Jeśli jedna osoba, która stosuje te słowa do swojego życia, wraca do zdrowia, to znaczy, że każdy może powrócić. I może ostatni przykład. Ostatnio czytałem takie piękne świadectwo matki, która urodziła dwóch chłopców z autyzmem, z zespołem Aspergera. Ona mówi: w tej chorobie, kiedy dowiedziałem się, że mój syn pierwszy jest chory, ma autyzm, a później drugi ma autyzm, ponieważ ich bardzo kochałam, nie mogłam uwierzyć w to, że Bóg, który jest miłością, zesłał na moje dzieci chorobę. Przecież On bardziej kocha niż ja. Jemu bardziej na nich zależy niż mi. Nie uwierzyłam, że ta choroba pochodzi od Boga. Więc zaczęłam się tej chorobie sprzeciwiać. Mówiłam do tej choroby, do autyzmu, jak do jakiegoś ducha. Nie zgadzam się, nie życzę sobie, zły duchu, abyś miał władzę nad moimi dziećmi przez tę chorobę. One zostały uzdrowione ranami Jezusa. Duchu autyzmu, idź precz od moich dzieci. I mówię, kiedy tak się modliła, kiedy pisała sobie teksty z Pisma Świętego, wieszała na ścianach, wszędzie w pokoju, tak żeby nie zapomnieć, nosiła przy sobie, żeby w momencie, kiedy pojawiły się jakieś wątpliwości, żeby nie tracić wiary, żeby mieć je przy sobie, więc ciągle je powtarzała. To diabeł uderzył w jej męża, który stracił pracę. Musieli sprzedać dom, przenieść się do innego miejsca, gdzie była praca. I tak mówi, przez cały czas, 6 razy, przez całą chorobę dzieci, 6 razy musieli się przenosić, bo mąż tracił pracę, więc musiał szukać inną. Kiedy tutaj się nie poddała i wyznawała wiarę, zły duch uderzył w jej relacje z mężem. Mąż zaczął mieć kochankę. Wydawało się, że małżeństwo legnie w gruzach. Nie poddała się. Przepędzała ducha, który atakował ich relację małżeńską. Mówiła: nie zgadzam się, nie pozwalam. Idź precz, nie wracaj więcej. I mówi, w pewnym momencie nastał taki przełom, kiedy zaczęła widzieć efekty swojej modlitwy. Zaczęła widzieć, jak dzieci się zmieniają, jak wracają do zdrowia. I kiedy wydawało się, że uzdrowienie już tuż, kiedy wydawało się, że
Już choroba jest pokonana, diabeł uderzył z większą siłą i mocą. I myślałam, że się załamie. To, co zobaczyłam, to, co usłyszałam, ale w końcu się nie poddałam. Jej dzieci całkowicie powróciły do zdrowia. Napisała piękne świadectwo, polecam wam. Została wydana książka Autyzm pokonany. Jej chłopcy są zdrowi, pięknie się rozwijają. Ukończyli studia. Nie ma żadnego śladu po autyzmie. To jest właśnie wiara. Jak się nie mylę, jej walka trwała 6 lat, czy coś koło tego, ale odniosła sukces. Zwyciężyła. Jej małżeństwo zostało uratowane. Wyszli z biedy, a dzieci są zdrowe. Zaufała Bogu, nie poddała się. Warto zawalczyć o to, co jest nasze. Warto ogłosić tym duchom, które nas okradają ze zdrowia, z Bożego błogosławieństwa, że jesteśmy wolni, zdrowi i nie godzimy się na grzech, na to, co pochodzi od złego ducha. Sprzeciwiamy się i nakazujemy, idź precz i nie wracaj więcej. Święty Jakub pisze, zbliżcie się do Boga, czyli poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.